Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze Smakiem. Moi kochani smakosze, dziś pokażę Wam, jak przygotować ekspresowe pieczywo. Ekspresowy, chrupiący, domowy chleb orkiszowy. Zanim jednak pokażę Wam, jak go przygotować, zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. I nie zapomnijcie oczywiście kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch. Mam nadzieję, że Wy również swój zakładacie i będziemy za chwilę krok po kroku przygotowywać najlepsze pieczywo, jakie może tylko być. Ja już swój fartuch ubrałam, mam nadzieję, że Wy również, jak możecie zauważyć, dzisiaj już jestem w swetrze, bo niestety te poranki są już chłodne. Zobaczcie tutaj niżej, jakie składniki są nam potrzebne do przygotowania tego chleba. Przede wszystkim mąka orkiszowa, mamy tutaj 1 kg mąki. Oprócz mąki będą potrzebne nam ulubione zioła, ja tutaj mam bazylię, czosnek niedźwiedzi, a także suszone pomidory. Masło do wysmarowania naszych blaszek. Drożdże piekarskie, które oczywiście możecie zastąpić takimi suchymi drożdżami. Jest tutaj drożdże pół kostki. Potrzebny będzie nam również cukier. Jak widzicie, już się nam osy karmią tym cukrem. Bułka tarta do wysypania formy. Ziarna słonecznika. Ocet. Potrzebna będzie nam również sól. A także 800 ml ciepłej wody. Na początku zaczniemy przygotowywanie chleba od rozczynu. Nie będziemy czekać, aż ten rozczyn nam zacznie rosnąć, jednak zaczniemy od rozpuszczenia drożdży w ciepłej wodzie. Dodamy tutaj również cukier i wszystkie składniki dokładnie wymieszamy. Także jak mówiłam, mamy tutaj pół kostki drożdży. Rozkruszam te drożdże. Dodaję do środka jedną łyżeczkę cukru, by te drożdże zaczęły nam pracować. Wleję tutaj również jakieś 250 ml ciepłej wody i całość dokładnie wymieszam, aż nasze drożdże się rozpuszczą. Ten chleb jest naprawdę ekspresowy, bo jak możecie zauważyć, drożdże nie będą nam wyrastać. Dodamy za chwilę wszystkie składniki. Jedynie co, to będziemy musieli poczekać, aż wszystkie składniki po wymieszaniu nam wyrosną. Nasze drożdże są praktycznie już wymieszane, rozpuszczone w ciepłej wodzie, dlatego ja dodam pozostałą ilość wody. Łącznie musi tutaj być 800 ml ciepłej wody. Zobaczcie, drożdże są już pięknie wymieszane, dlatego teraz do środka dodaję 2 łyżki octu. Ocet dodany tutaj do naszych drożdży, do naszej wody sprawi, że chleb później po upieczeniu będzie smakował jak ten na zakwasie. Teraz dodamy mąkę, mąkę orkiszową. Mąkę orkiszową oczywiście możecie zamienić na mąkę pszenną lub dodać pół mąki orkiszowej, a także pół mąki pszennej. Mąka jest już dodana, dlatego teraz tutaj do środka wsypiemy pozostałe suche składniki. Ja zacznę od ziół. Mam tutaj, tak jak wspominałam, bazylię, czosnek niedźwiedzi, a także suszone pomidory. Dodam do środka aż 5 łyżek. 5. Oprócz ziół dodam 5 łyżek nasion ziaren słonecznika, czubatych łyżek. 1, 2, 3. Dodam również teraz 1,5 łyżki soli, czubatej łyżki. I całość dokładnie wymieszam. Zaczynajcie mieszać od boków, tak by nam się wszystkie składniki pięknie wymieszały. Musimy dokładnie wymieszać mąkę razem z wodą i z drożdżami, tak by w środku nie było grudek mąki. Nasze wszystkie składniki są już pięknie wymieszane. Zobaczcie sami, nie zostaje nam teraz nic innego, jak zdjąć nadmiar ciasta z naszej łyżki, przygotować ściereczkę, przykryć ciasto chlebowe i odstawić je na 40 do 50 minut, do momentu, aż ono podwoi swoją objętość. My widzimy się za 40 minut. Wy odstawcie ciasto w ciepłe miejsce. Wysmarujemy później blaszki, przełożymy nasze wyrośnięte ciasto,
ale to już po tym, jak nasze ciasto wyrośnie. Widzimy się niebawem. Nasze ciasto chlebowe jeszcze wyrasta. Ja przestawiłam go tutaj na naszą kuchnię w słońce, żeby ono szybciej rosło. Mam nadzieję, że wasze pomieszczenie jest ciepłe i to ciasto wam szybciej podwoi swoją objętość. W międzyczasie, jak to ciasto wyrasta, ja w tym momencie przygotuję dwie blaszki. Położę je sobie tutaj. Założę teraz sobie rękawice i będziemy smarować. Ja już tutaj mam naszykowane masło, blaszkę również i każdą stronę dokładnie smarujemy. Nie za dużo tego masła, pamiętajcie. Pozostałą ilość włożę sobie do drugiej foremki i smarujemy z każdej strony naszą foremkę. Za chwilę będziemy obsypywać ją bułką tartą, jednak wcześniej zróbmy to samo z drugą blaszką. Każdą stronę blaszki dokładnie smarujemy masłem. Będziemy obsypywać bułką tartą. Wy jeśli chcecie, to możecie obsypać zamiast bułki tartej po prostu mąką. Dobra, ja już ściągam rękawice. I tutaj będę obsypywała. Wsypię sobie do środka większą ilość bułki tartej i po prostu nadmiar będzie mi wypadał do tej jeszcze nieobsypanej blaszki. Zobaczcie, jedna blaszka jest już gotowa. Teraz dokładnie zrobię to samo z drugą blaszką, a nadmiar wykorzystam do innego chleba, jak będę piekła. Nasze blaszki są już gotowe, pięknie są obsypane bułką tartą. Ja teraz je postawię tutaj na bok i przestawię nasze wyrośnięte ciasto. Zobaczycie, jak ono się prezentuje. Za chwilę będziemy to ciasto za pomocą łyżki ubijać i będziemy przekładać do naszych foremek. Ta bułka tarta sprawi, że nasz chleb po upieczeniu będzie bardzo chrupiący z zewnątrz, a w środku wilgotny. Nasze ciasto już powinno wyrosnąć. Zobaczcie. Ciasto, jak widzimy, pięknie wyrosło. Także teraz za pomocą łyżki, najlepiej metalowej, mocno od strony brzegów, od ścianek miski, energicznym ruchem ugniatamy nasze wyrośnięte ciasto chlebowe i za chwilę podzielimy to ciasto na dwie części i będziemy je przekładać do naszych foremek. Nasze foremki teraz sobie tutaj przełożę i po prostu będę przelewała ciasto. Mniej więcej po połowie, żeby te chleby nam się równomiernie upiekły. I uwaga, zaraz będziemy odstawiać te nasze bochenki do ponownego wyrastania. Wy w tym czasie włączcie już swój piekarnik, rozgrzejcie go do 220 stopni, żeby był naprawdę mocno rozgrzany, by wasz piekarnik był naprawdę rozgrzany, by skórka chleba była dzięki temu naprawdę chrupiąca. I po prostu, jeżeli macie rozgrzany już piekarnik do tylu stopni, chleb wam nie wyleje się z foremki. Ja już kończę tutaj wykładanie ciasta. Za chwilę będzie on ponownie leżakował, tym razem krócej. Ciasto chlebowe jest już w naszych foremkach. Zobaczcie. Teraz jest ono ładnie wygładzone. Później będziemy jeszcze moczyć wierzch wodą i obsypywać ulubionymi dodatkami. Ja teraz przykryję je i odstawię na 15 minut, aż ciasto musimy obserwować, bo nasze ciasto chlebowe nie może wystawać, dosięgać góry tutaj blaszki. Bo w takim przypadku, jeżeli ono będzie za bardzo wyrośnięte, wyleje nam się podczas pieczenia.
Pamiętajcie, nagrzewajcie piekarnik w tym momencie do 220 stopni, a za 15 minut nasze chleby powinny być już gotowe. Nasze chleby pięknie już wyrosły. Zobaczcie tutaj. Mogłabym jeszcze poczekać dosłownie 5 minut, jednak mam kawałek drogi do przejścia do naszego pieca i nie chciałabym, żeby mi one przerosły, dlatego teraz, uwaga, za pomocą ostrego noża, energicznymi ruchami nacinam chleb. Teraz na wierzch dodam zioła, te same, które dodawałam do środka, a także nasiona słonecznika. Ziarna słonecznika. Dodam jeszcze więcej tych ziół, żeby chleb pięknie wyglądał po upieczeniu. I teraz zostaje nam ostatnia czynność, a mianowicie bierzemy sobie łyżkę. Może sobie tutaj przeleję. Bierzemy sobie wodę. Albo pryskamy takim spryskiwaczem. Nie wiem, jak się dokładnie nazywa to ten przedmiot do pryskania. Albo po prostu bierzemy wodę na dłoń i polewamy nasz chleb. To również sprawi, że nasza skórka będzie chrupiąca, a zarazem wszystkie składniki, które są na górze, nam się nie spalą. Mój piekarnik jest już rozgrzany do 220 stopni. Przez pierwsze 10 minut będę właśnie piekła chleb w 220 stopniach, a później zmniejszę temperaturę do 200 stopni i będę piekła chleby przez kolejne 50 minut. Grzanie góra-dół bez termoobiegu. Ja teraz zabieram te chleby i idę do pieca. Ja teraz zabieram chleby i idę prosto do pieca. Widzimy się za równo 1 godzinę. Moi kochani smakosze, idę właśnie z upieczonym świeżo chlebem. Ja Wam zaraz pokażę, w jaki sposób należy go studzić. Pokażę Wam również, jak wygląda w środku. Zdejmę sobie teraz blaszki. Każdą blaszkę. Są blaszki gorące, ale teraz przełożę chleb do góry nogami. Zapraszam Was tutaj bliżej. I zobaczcie, chlebki są już gotowe. Przekręcam. Słyszycie ten odgłos? Chleb jest w środku naprawdę pięknie upieczony. Teraz drugi. Teraz tak przygotowany chleb przełóżcie na kratkę i studźcie go przez około 1 godzinę. Ja nie będę czekała, aż ten chleb całkowicie ostygnie. Pokroję Wam go już teraz. Zobaczycie, jak wygląda w środku. Dlatego, jeśli kroicie chleb, przygotujcie sobie bardzo ostry nóż i za chwilę już wszystko kroimy. Moi kochani smakosze, jak przed chwilą mogliście zauważyć, nasz chleb wyszedł wyśmienicie. Jest on jeszcze ciepły, ale skorzystam z tej okazji
Zanim go skosztuję, przygotowałam tutaj sobie masełko, wiejskie jajka, mam również pomidora. Czy może być pyszniej? Wszystkie produkty są wiejskie, dlatego teraz szybciutko. Zobaczcie, tutaj bliżej zobaczycie, że ten chleb jest jeszcze gorący. Posmaruję chleb masełkiem. Widzicie, ono się nam już pięknie rozpuszcza. Położę chlebek tutaj. Pokroję teraz nasze... Może od razu dwie kanapki przygotuję. Dla operatora, druga dla mnie. Czas na wiejskie ugotowane jajka. Po takim jednym grubym plastrze jajka wkładziemy i jeszcze. I na koniec po plasterku pomidora. Dodam jeszcze tutaj świeży koperek. A także sól i pieprz do smaku. I pyszne kanapki są już gotowe. Oczywiście domowe pieczywo rewelacyjne jest w smaku. Koniecznie przygotujcie ten chleb z mojego przepisu i cieszcie się smakiem razem ze swoją rodziną. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Widzimy się jutro z kolejnym pysznym i bardzo prostym pomysłem. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia!